No dobra, to cóż, jak widzicie, ja nazywam się Andrzej Pluta, właśnie włączyłem nagrywanie, żeby ewentualnie ktoś coś mógł tutaj dla siebie ciekawego znaleźć, wyczytać, albo po prostu zobaczyć naszą relację, naszej grupy tutaj polskiej, polsko-koreańsko-indyjskiej w Mińsku. W Mińsku byliśmy w Skyway 21, tak, 21 kwietnia, kilka dni temu, dokładnie w piątek, ponieważ jakby grupa tutaj azjatycka, osoby z Azji, z Korei i z Indii mieli ograniczony czas, to tak naprawdę od godziny 9 do 11 byliśmy umówieni i tyle mogliśmy czasu spędzić w biurze. Od razu powiem, że mieliśmy przyjemność poznać cały wielki zespół, a przede wszystkim tego pana, którego bardzo dobrze znacie, Anatolija Edwardowicza Judnickiego, z pochodzenia, z pradziadków Polak. Chociaż zresztą powiem wam, jeździliśmy mnóstwo razy, wiadomo, po terenie Mińska i rozmawiając z miejscowymi, to tam 90%. Myślę, procent ma pochodzenie w którymś pokoleniu polskie. Absolutnie nie było osoby, która by nie miała, więc fajnie. Może Białoruś powinna być bardziej w Polsce, do Polski przyłączona. Ale to tak nawiasem mówiąc. Poznaliśmy tego pana, świetny człowiek, naprawdę poświęcił nam masę czasu i gdybyśmy mieli jeszcze kilka godzin, były przygotowane auta, aby zawieźć nas do technoparku, aby zawieźć nas również do obiektów, w których przygotowują całe te modele, te prototypy, które będą właśnie jeździły w ekotechnoparku. Jak wiecie, ja 2 miesiące temu tutaj z kolegą Tomkiem byliśmy w ekotechnoparku. Cóż, jedno co można powiedzieć, to, że tam nie można w tej chwili filmować. Także to, że byśmy nawet tam pojechali, zrobiłoby to na pewno wrażenie na gościach naszych. My już to widzieliśmy. To i tak byśmy na tym obiekcie w środku nie mogli kręcić, więc no to tak za wiele byście nie zobaczyli niż to, co ostatnio, czyli zewnętrzne ogrodzenie i z daleka jakieś konstrukcje, czy też ten pierwszy budynek, który jest ustawiony. Ale na tyle mamy tutaj, myślę, przygotowany personel, który non-stop nagrywa profesjonalne materiały z miejsca, właśnie z technoparku, więc nie jest to jakby, chyba dokładnie wiecie, że to nie jest fotomontaż, że to są prawdziwe zdjęcia, prawdziwe miejsce, który ja potwierdzam, absolutnie byłem, widziałem i robi wrażenie, a wy wszyscy możecie to obejrzeć już całkiem w niedługim czasie, poznać ten zespół, który widzicie tutaj na zdjęciu. Już 1 czerwca będąc, czy też wykupując bilety już teraz na Eco Festival i powiem wam, tam też trzeba się spieszyć, ponieważ bilety się mogą szybko skończyć, przynajmniej na drugi dzień, ponieważ 2 czerwca będzie konferencja, na której już w tej chwili dostępne informacje zostało 550 miejsc. Natomiast oczywiście na Eco Festival tych miejsc nie braknie, bo przecież to jest ogromny teren i ludzie wchodzą, wychodzą, więc może być tysiące osób. Na pierwszy dzień będzie to kosztowało, w tej chwili kosztuje $15, im później będziemy wykupywać za miesiąc, dwa bilety, będą one droższe, a docelowo najdroższy tam bodajże jest $25, więc warto się gdzieś tam pospieszyć. To, co jeszcze na początku powiem, żeby mi nie uleciało, to to, że jeżeli byśmy znaleźli w tej chwili konkretnych inwestorów na konkretne pakiety, na przykład 10 czy 20 tysięcy dolarów i my również jakiś nawet mini pakiet za $250 byśmy od 1 maja do 25 czerwca nabyli,
To nas kwalifikuje przede wszystkim do zniżek na ten festiwal. No i ze specjalnym takim meetingiem z grupą dyrektorów, z całą dyrekcją łącznie z panem Junickim, więc myślę, że to też jest coś wyjątkowego, takie indywidualne spotkanie. Bo powiem wam, że bardzo ciężko się do Skyway dostać. My musieliśmy się starać tydzień czasu, żeby tą grupę naszą, którą ja zadeklarowałem, polsko, koreańsko i koreańsko-indyjską, żeby nas puścili, ponieważ tam co chwilkę ktoś wchodzi, wychodzi, nowe spotkania, więc to wszystko zazębić i jakby firma spotyka się z potencjalnymi i poważnymi inwestorami i poważnymi liderami. Tu jakby takie wchodzenie, żeby zobaczyć, sprawdzić z osób pierwszych z ulicy, nie ma absolutnie zgody i mowy już na tym etapie, ponieważ firma jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo rozbudowana, bardzo poważna i wielka. Zrobiliśmy gdzieś tam sporo w ramach naszych możliwości zdjęć. Tutaj jeszcze może tak. Te wszystkie tutaj, które widzicie na tym slajdzie, sprzęty, czyli miejskie do transportu, cargo i super szybkie, były wystawione w gablotach, które tutaj jakby zrobiłem zdjęcia, natomiast wszystko będzie wystawione w Ekotechnoparku. Już w tej chwili wiemy, że dwa modele są tam wystawione, czyli ten UniBig i UniCar, czyli ta wersja mini, która już jest około 3 miesięcy, i ta wersja miejska, którą tutaj widzicie na dole na zdjęciu, jest też już zamontowana i jest już testowana. Nie jest ona jakby do publicznych jeszcze wiadomości przedstawiana, nie jest fotografowana, ponieważ jest to niespodzianka skryta lekką tajemnicą na wizytę waszą czy wszystkich gości, tysięcy gości 1 czerwca. I tam po prostu trzeba być, żeby to zobaczyć. Jakby ciężko zastosować tutaj półśrodki. No ale oczywiście po konferencji każdy zobaczy nagrania i może się przekonać, bo będzie przecież sporo osób, które nie będą mogły tam dotrzeć. Tak jak i na takie webinary mogłoby przyjść 200, 300, 500 osób, a przychodzi 40 osób. No być może nie trzeba wprowadzić totalną systematyczność, żeby każdy wiedział, że o tej porze jest to, o tej to, o tej to, w ten dzień, żeby osoby wiedziały, na co zapraszają, po co, i żeby to wszystko pobudzić, bo naprawdę temat jest ogromnie cenny, wartościowy i warto go promować. W dalszym ciągu to, co 1,5 roku temu twierdziłem, podtrzymuję, że jest to największa inwestycja, jaka kiedykolwiek powstawała na przełomie XX, XXI wieku. W całym XX wieku nie było nigdy tak wielkiego projektu przygotowywanego. I to się dzieje na naszych oczach, biznes, który będzie trwał przez dziesiątki, nawet 100 lat, tak. Technologia jest przewidziana, tak? Oczywiście tutaj rozmawiając wiele, pan Junicki nam opowiadał o tej całej technologii, o rozwiązaniach, które już wielokrotnie jakby też, no to nie będę może słowo w słowo przytaczał, bo to na innych prezentacjach dokładnie słowo w słowo, można powiedzieć, mówimy. Oprowadził nas też po tych, biuro znajduje się na najwyższych piętrach, 7, 8, 9 i 11, i 10, przepraszam, 10, na 4 piętrach wysokiego budynku w centrum na ulicy Dzierżyńskiego 4. Na końcu pokażę zdjęcie dokładnie przed tym budynkiem. Tam również na tych wyższych piętrach, oprócz tutaj biura, które widzicie,
To jest recepcja, dalej jest biuro tutaj, zaraz po lewej stronie pana Junickiego. Z drugiej strony jest pani dyrektor finansowa, zresztą żona prezesa. Z lewej strony mamy Sergieja Sybirakowa. Tutaj w tej koszuli z bródką to jest Wiktor Baburin, cała dyrekcja, cała śmietanka, którą obserwujecie wielokrotnie na wielu, wielu materiałach. Tutaj z tyłu jeszcze za plecami Tomka jest Aleksiej, Aleksiej, Aleksiej Suchodojew. O, Aleksiej Suchodojew, z którym mamy bardzo dobry kontakt i właśnie dzięki niemu, ponieważ spotkaliśmy się i dosyć dobrze poznaliśmy 2 tygodnie wcześniej, czy też 2,5 w Paryżu, to udało nam się w miarę szybko załatwić tą wizytę, która doszła do skutku i cała ekipa, cała grupa się mogła z nami spotkać, także naprawdę byliśmy przeszczęśliwi, jak przede wszystkim zobaczyliśmy tutaj tego pana z siwą bródką, bo wiadomo, jest, można powiedzieć, dla nas, dla osób, które są bardziej w temacie, no jest to gwiazda wielkiego formatu, a będzie coraz mniej dostępna, im większy projekt będzie się stawał z każdym miesiącem czy rokiem. Więc kiedyś możemy się już tam nie dopchać. Oprócz wielkich eventów, to też będzie problem, żeby z takiej odległości czy też podać, przywitać się z tym panem będzie spory problem. Tam ja widzicie z tyłu, akurat jestem tutaj obok, ktoś te zdjęcia musiał robić, co prawda, słuchajcie, był tutaj wynajęty, czy też ich własny firmowy fotograf, który robił nam zdjęcia na każdym kroku i właśnie robił też z tych miejsc jakby zastrzeżonych, więc ja te zdjęcia, jak tylko otrzymam, to zrobimy jeszcze raz, robiąc kolejny materiał odnośnie nowości, to wstawimy te zdjęcia, które przez nich były robione, co pewno jeszcze ich więcej i lepszej jakości. A tu oczywiście z lewej strony nasz kolega z Indii, bardzo gorąco zainteresowany tematem. Zresztą, jak wiecie, w Indiach już 3 linie po 12 kilometrów będą powstawały, są umowy podpisane. O tym właśnie pan Junicki nam też mówił na tym spotkaniu. Mówił również, że poczekajcie, piąty, dziesiąty maja odbywają się targi w Delhi, New Delhi i tam właśnie będziemy mieli wystawę, Skyway będzie miał wystawę na 75 metrach, będziemy na pewno bardzo mieli wielką oglądalność, wielkie zainteresowanie, bo oni jakby rozwiązania takiej podwieszanej na drugim piętrze kolei mają, znają, tylko jest to przestarzałe, dlatego coś, co jest 10 razy tańsze, kilkakrotnie ekonomiczniejsze, jest absolutnie dla nich świetnym rozwiązaniem. Dlatego w 3 miejscach w Indiach już rozpoczynają się prace nad przygotowaniem tej konstrukcji i dlatego tam odbędą się targi, bardzo duże targi azjatyckie, tak jak wcześniej było to w Indonezji. Będziemy znów eksponować coś nieprawdopodobnego, na czym każdy jest bardzo, bardzo zainteresowany. I tak jak nam mówili również tutaj, około 50 państw w tej chwili, 50% państw, 50% całej infrastruktury kolejowej potrzebują naszych rozwiązań. Bierze się to stąd, że po prostu są robione dokładne jakby, no, nie statystyki, badania rynkowe, badania terenu. I są to dla nich dane wiadome,
W jakim państwie, w jakim mieście, jak wygląda tabor kolejowy, z jakich on jest lat, jaka to jest konstrukcja, ile ich to kosztowało. Te wszystkie parametry, jak się zbierze do kupy, to wychodzi nam na to, że większość jest sprzętu bardzo przestarzałego, bo nawet we Francji jeździłem wielokrotnie metrem. Jest to metro, które ma ponad 40 lat, to już się tam powiedzmy sypie, ale jeszcze jest. W związku z tym rozwiązania nowej generacji, które są tańsze niż remont czy metra, czy taboru kolejowego, czy też tramwajowego, czy też usunięcie zupełnie z dróg autobusów, pozwolenie na zwiększenie przepustowości i przestrzeni, właśnie wykorzystując linię Skyway, będzie bardzo, bardzo to mądrym posunięciem. I o tym właśnie pan Junicki nam tutaj wyraźnie podkreślał. On bardzo dużo mówił też o bezpieczeństwie, o wykorzystaniu jakby, o działaniu takim proekologicznym. Mówił też nam o tym, że budując czy też wykopując otwory, fundamenty pod te stacje przesiadkowe, te bazowe, czy też pod te filary, które też potrzebują troszkę tutaj no, powierzchni, no, nie dłużej, patrząc na wszystko inne, co wkoło nas otacza, ale zawsze jakąś ziemię z ziemi trzeba wydobyć. I tą ziemię właśnie wydobytą, tą czarną ziemię będą wykorzystywać na dachach tych konstrukcji, które będą powstawały. Właśnie takich bardzo dużo też otrzymałem kolejnych w języku angielskim. O, tak jak widzicie, tutaj są te. O, nie wiem, jak palcem trafić, żeby trafić. Tak? Tutaj na górze na dachach są takie ogrody, można powiedzieć, zalesione dachy po to, aby wykorzystać, skoro wybierają z dołu, to dadzą na górę i w tym samym miejscu będzie ta cała zieleń uchowana. Mam tego sporo, słuchajcie, cały zestaw przygotowany. Także jeżeli z kimś się spotkam przy okazji, też ode mnie może dostać, a wy pewnie dostaniecie na festynie, który już niebawem będzie. Pewnie dostaniecie również tego typu znaczki. To jest akurat złota odznaka Skyway, są jeszcze srebrne, a wiadomo, troszkę niższy poziom zaangażowania. Niższy poziom w karierze, ale każdy, czy też większość z Was takie odznaczenia też będzie odbierała na scenie. Dlatego warto tam być. Warto się również zaopatrzyć w jakieś pakiety, w których możecie nabyć drzewka i te drzewka z Waszą tabliczką będą umieszczone właśnie wkopane. I na wieki umieszczone właśnie w tym parku. Tu w międzyczasie Wam pokazuję parę zdjęć, żeby też jakby nie tracić Waszego czasu. Tu mamy ścianę, na której znajdują się dyplomy. Jest ich cała masa, około 30, z różnymi dyplomy i świadectwa oznaczenia z różnych, a przepraszam, nie tą stronę. Z różnych właśnie wystaw, targów i tak dalej. No naprawdę robi to wrażenie. Całe ściany i w biurze, i tu na korytarzach są w jakichś podziękowaniach lub mówię świadectwach jego wielkiej wiedzy. I tutaj mamy bardzo fajny stolik. To jest taka, można powiedzieć, płyta pamiątkowa. Taka sama płyta jest wmurowana, tylko z napisem
0 kilometrów. Ona jest wmurowana właśnie tam w Eko Technoparku, a tutaj stanowi taki fajny stolik w poczekalni i on jest cały zrobiony z brązu bodajże. No tak mi się wydaje, ale jest bardzo ciężki. Próbowaliśmy go podnieść. No i materiały różne właśnie, które ja później do siebie zabrałem i mam je właśnie w tej chwili na biurku. Tutaj jeszcze raz pan Junicki pokazywał nam też technologię nawadniania, technologię, która no, przygotowano specjalnie, myślę, na Arabię Saudyjską, aby tamte tereny użyźnić, ale to też absolutnie temat taki ściśle tajny, można powiedzieć, że mówi to z wielką około 100 kg Stanisław B. Nie wiem, Stanisław, do czego piszesz 100 kg, ale okej. Na razie jeszcze się tam nie wczytuję w pytania. Także słuchajcie, cóż tu jeszcze? No tu mamy drugą część, tu jest Aleksiej Sybirakow. No przepraszam, Suchodojew. Dwa nazwiska zawsze mi się mieszają z Suchodojew z Sybirakowem. O, i tutaj z prawej strony, słuchajcie, mamy panią dyrektor, dyrektor finansową, która tu z lewej strony mieści się jej biuro za tą ścianą z szyby szklaną. Natomiast jest to żona pana Junickiego. Także to jest właśnie ona. Na pewno też ją poznacie. No i oczywiście biuro prezesa, w którym odbywają się wszystkie narady i poważne spotkania. I często widzieliście nagrania właśnie z tej części, nagrania firmy robione przez samą firmę Skyway. Także tak. Cóż jeszcze? No tu ja się też pokazałem, mówię, na zdjęciach firmowych będzie to bardziej przygotowane i profesjonalnie i z miejsc, których dla nas no, nie były dostępne. Pan Junicki absolutnie zakazał fotografowania, ponieważ są to materiały i dane zakazane. Oni wiedzą, co kręcić, co można pokazać, więc chodził za nami ich fotograf i to wszystko jakby fotografował. No i ma nam to przygotować. Natomiast są tam plany, projekty zakazane. Pokazywał nam również, na przykład to nam się bardzo spodobało, taką symulację, test wirtualny, gdzie jedzie właśnie ta kolej miejska i ona się porusza po różnym terenie, czyli widać na dole góry jakieś tam dołki, przez jakieś rzeki przejeżdża i z boku parametry techniczne, nacisk, wszystko jest odnotowywane, widać na tych torach, jakie są naprężenie, zmieniają się kolory, jeżeli są jakieś odchylenia i to fajnie wyglądało, bo widać, że program niesłychanie rozbudowany, który potrafi już teraz. Oni już teraz potrafią wszystko dokładnie zaplanować i wiedzą, jak w realu się to wszystko zachowa. To są tak już poważne symulatory, tak, komputerowe. Dlatego no, cały zarząd jest absolutnie pewny, że to, co budują w Ekotechnoparku, będzie dokładnie, a nawet jeszcze z większym zapasem na plus, jeżeli chodzi o całą konstrukcję, tak? Także to tak wygląda. Także tych symulacji nam tam sporo pokazał u kilku tych projektantów, inżynierów. Pokazywał różne wersje, jak to się porusza, przejeżdża. Nie mogłem tego nakręcić. Wielka szkoda, nawet gdzieś tam nie chciałem ryzykować z ukrycia, bo w koło pełno osób. Naprawdę jest to
biuro na czterech kondygnacjach, w którym się mieści około 200 osób, tak mi się wydaje, szybko, szybko gdzieś tak, licząc piętra, na jednym piętrze wiem, że było około 50 osób. No, także fajnie, fajnie, że w tym dniu udało nam się spotkać cały zespół, ale to był dzień roboczy, godzina 9, piątek. Tutaj jeszcze w takiej księdze pamiątkowej nasi znajomi z Korei, z Indii wpisują się. Ja nawet odnalazłem swój wpis sprzed 2 miesięcy. Jak kiedyś będziecie w biurze, poszukajcie, jest on wielki na całą stronę i wy też nie żałujcie kartek. Napiszcie tak, żeby was kiedyś w przyszłości każdy zauważył w tej księdze, bo myślę, że jest to świetna pamiątka. Za kilka lat sprawdzicie, gdy już będziecie wielce zarobieni, spieniężycie część swoich akcji, a część pozostawicie na lata, na pokolenia, aby w postaci dywidend czerpać korzyści, czy też żeby mogły czerpać wasze dzieci, czy nawet wnuki, a w tej księdze pamiątkowej będzie wasza informacja, wasz wpis, że 10-15 lat temu byliście tam, poznaliście temat, podjęliście wtedy słuszną decyzję i rozpoczęliście niesłychany etap w waszym życiu. I od tego momentu wszystko zaczęło się zmieniać na wielki plus. Tak jest w Skyway i tak będzie. Słuchajcie, przyszłość, która was tu czeka, to jest 1000% pewności, moim zdaniem, że to wszystko będzie mega wielkim projektem. Zresztą na targach, które się teraz nawet w Rosji odbyły, transport Rashi gościnny dwór, taka miejscowość, pojawił się pan gubernator Krasnojarskie, który był 12 lat temu w rządzie, w parlamencie, w Dumie Rosyjskiej. I wtedy, gdy był prezydentem Miedwiediew, przedstawiał projekt Skyway jako innowacyjna technologia. I to jest nagrane, to właśnie na tym ostatnim tutaj filmie nawet przedstawiają. Połączyli te dwa fakty. I tu pojawił się jako gość specjalny w dalszym ciągu gubernator na tych targach, niesłychanie zainteresowany. Także ten trend i zainteresowanie cała Rosja podtrzymuje i w Rosji już przygotowywane są kontrakty, przygotowywane są projekty pod wiele, wiele dłuższych, krótszych linii, a w przyszłości zapewne Rosja wzdłuż i wszerz, a przede wszystkim po Władywostok od tutaj Moskwy będzie mieścić się super szybka kolej Skyway, bo nic lepszego nie znajdą, więc dlaczego nie wykorzystać coś, co powstaje na ich terenie, można powiedzieć. Jak myślisz, za ile lat już Skyway będzie konkretnie zarabiać? Za 5? Robert. Tak, absolutnie. Robert, konkretnie zależy, oni z roku na rok będą zarabiać więcej. Ja myślę, że za rok, max półtora będą zarabiać już bardzo duże pieniądze. No, dajmy im 2 lata. Takie pieniądze, które pozwolą dobrze i wysoko zadebiutować już na giełdzie. Wtedy można powiedzieć, że spokojnie możemy liczyć od kilku do kilkunastu nawet dolarów za jedną akcję. Ale do tego czasu potrzeba jeszcze czasu, ale nie martwcie się, ponieważ wiemy z nieoficjalnych źródeł, bo tego pytania nawet nie chcieliśmy jakby oficjalnie zadać, ale wiemy, że będzie na początku roku przygotowana giełda,
wewnętrzna po zakończeniu sprzedaży wszystkich akcji głównych, właśnie tych tutaj Skyway Capital czy innych tych spółek równorzędnych. I wtedy w pewnym momencie zostanie otworzona giełda, jeżeli będzie w dalszym ciągu tak duży popyt, a przecież będzie coraz większy i będziemy mogli sprzedawać swoje akcje po części czy całość, jak to chce, w zależności, ale myślę, że firma będzie też to jakby wstrzymywała do momentu, aż ta wartość przynajmniej będzie pół dolara, żeby też no, nie pozwolić, żeby ktoś za grosze sprzedawał coś tak cennego, ale za pół dolara czy za dolara będzie to zbywalne właśnie na takiej giełdzie wewnętrznej. Także to da nam bardzo duże korzyści. Ktoś mając kilka milionów będzie mógł sobie część spieniężyć, a później zresztą czekać na wejście na giełdę. Kolejną część można spieniężyć, a resztę, jeżeli tylko to wy sami będziecie decydować, czy chcecie mieć dywidendy przez całe życie, czy po prostu to spieniężyć. Tu jest dokładnie przed budynkiem Dzierżyńskiego 104, blok B, w tym miejscu na siódmym, od 7 do 10 piętra, do samej góry, do całej poddasze mieści się biuro Skyway i cała grupa programistów, grafików, projektantów. Tam wszystko jest na miejscu. Tu jest jeszcze z boku zdjęcie, to jest to samo. Oczywiście jest tu masę, wiele różnych firm, jest też również teatr i kino 3D. No i więc tyle, jeżeli chodzi o Skyway i przedstawienie krótkiej relacji z pobytu. Naprawdę bardzo, bardzo byliśmy zadowoleni. Żałujemy, że nasi goście nie mogli jechać do Ekotechnoparku, chociaż mówię, wy i tak byście nic z tego wielkiego nie zobaczyli. No bym powiedział to, co widziałem poprzednio, plus to, że już jest kolejna maszyna Unicar zamontowany na drugim torze miejskim i jest on już, można powiedzieć, testowany w tych takich wewnętrznych warunkach. Natomiast no, na pewno jeszcze będę w maju w Mińsku, więc chciałbym jechać do tych, zobaczyć te hale produkcyjne, jak to wszystko składają. Także to, jeżeli mi się uda, to też będę chciał nakręcić. Myślę, że pozwolą. To mnie jakby bardziej jeszcze interesuje coś takie mniej dostępne. Tutaj informacja, którą oczywiście widzicie, chyba że jeszcze nie jesteście w Skyway, to zapisujcie się jak najszybciej, zapytajcie się osoby, które Was tutaj zaprosiły, aby Was zarejestrowały. I na głównej stronie jest informacja, że 13 maja odbędzie się w Padwie we Włoszech również wielki event, na którym będzie grupa dyrektorów, podobny zespół jak był w Paryżu 3 tygodnie temu, czy też 2,5, na którym ja byłem, w sumie z Polski, no niestety, ale były 3 osoby. Szkoda, że jest nas tak dużo, bo zapewne kilka tysięcy, a taka mała grupa się fatyguje w tak bliskie miejsca na świecie. Bo Mińsk mamy 600 kilometrów, Paryż może trochę dalej, ale samolotem to jest 1,5 godziny, do Mińska godzina 10. Naprawdę wysilcie się. Następnym razem macie szansę być we Włoszech. Kolejnym razem możecie być właśnie na Ekofestiwalu 1 czerwca, lipca i tego absolutnie nie zmarnujcie. Żeby nie było pytań 100 do, a jak było, a kiedy, a co, a jak. Jedźcie, zobaczcie, posłuchacie, jakie są odpowiedzi,
i sami wyrobicie sobie zdanie, czy to jest technologia na rok, na dwa, czy może ktoś nas w balona robi. Sami zobaczycie. Wiemy, że tak nie jest. I tu jeszcze raz bilety do nabycia są na stronie, tam możecie sobie zarezerwować w kwietniu $15, w maju 20, w czerwcu 25 i na miejscu na ostatnią chwilę $30. Taki jest koszt, natomiast drugi koszt to jest za drugi dzień, czyli ten event, który się odbędzie, to jest festiwal, a 2 lipca będzie event na sali konferencjach, tak? I tam, mówię, ograniczona jest ilość miejsc, jeszcze około 550. Więc jeżeli chcecie być 2 dni, bilety trzeba rezerwować już. Zakupić możecie je ze strony Skyway, płacąc ze środków wewnętrznych. Nie ma problemu i to trzeba zrobić w miarę szybko. No, na pewno, wiecie, na świecie jest setki tysiące inwestorów na Skyway, więc 550 może zniknąć w ciągu kilku dni. Ja to też zrobię już dzisiaj, żeby zaklepać miejsce na tak ciekawe spotkanie i z ciekawymi ludźmi. Poznamy się wszyscy wzajemnie. Wy mnie, ja was, wielu z was nigdy nie widziałem jeszcze, chociaż często jestem w Warszawie, często gdzieś tam się przemieszczam i robimy konferencję albo rozmawiamy indywidualnie, ale z wieloma jeszcze się nie mogłem spotkać. Okej, słuchajcie, czy coś wam jeszcze tutaj powiedzieć, czy komuś przypomnieć, jakie mamy pakiety i tak dalej, czy to wszystko już jest dla was tutaj jasne? Powiedzcie, co byście jeszcze chcieli ode mnie wiedzieć? Nie, na wszystkie pytania znam odpowiedź, wiadomo. Jestem tylko człowiekiem, ale gdzieś staram się coś jak robię, drążyć albo głębiej się angażować, żeby w tym temacie więcej wiedzieć. Tak, to takie kalendarzyki pokazywałem, też je teraz dostaliśmy. Fajne, też otrzymaliśmy. Słuchajcie, no piszcie, piszcie. O, to jest też ważne, słuchajcie, Innotrans, jeżeli ktoś z was zakupi taki pakiet, to na miejscu otrzyma certyfikat i specjalną wybitą taką monetę Skyway'a. Ja ją widziałem ostatnio też w Paryżu, były rozdawane z poprzedniej jakby wizyty, bo przecież te Innotrans są już jakiś czas sprzedawane. I tu zobaczcie, jak wygląda ten pakiet. Za $1000 nabywacie 115 akcji. Gdy w drugim miesiącu wykupicie za kolejny 1000, dostajecie 150 i w trzecim miesiącu 200 tysięcy. Łącznie taki zestaw daje wam 465 tysięcy akcji, płacąc $3000 w ratach 3 razy po 100, po 1000. Macie taką monetę, macie certyfikat i będą one wręczone na scenie wszystkim tym partnerom. Na dole widzicie, jak ta moneta i ten certyfikat wygląda. Jest jeszcze wiele, wiele innych pakietów, które myślę, nie ma co omawiać, no ale widzicie sami, one są dostępne na stronie i każdy, kto zarejestruje swojego partnera, to powinien sponsor dokładnie to wyjaśnić. Są od 25 po nawet 5000 rata miesięczna do wyboru, do koloru. Za 5000 macie 9 milionów 500 akcji. Ja taki pakiet spłacam ratalnie, tylko że ja przed zmianą mam tych akcji 14,5 miliona. W ramach tego tylko pakietu, a nie jest to jedyny, jaki mam. Nie mówię, żeby się chwalić, ale mówię, żeby dać wam przykład, że skoro ja wierzę i takie pieniądze, to wkładam
to wy możecie spokojnie nawet włożyć mniejsze i spać spokojnie, bo temat jest wielce, wielce poważny. Dlaczego takie pieniądze włożyłem? Dlatego, że byłem, widziałem, uwierzyłem. Temat od 1,5 roku coraz bardziej zgłębiam i coraz widzę większy profesjonalizm i zainteresowanie ogromne całego świata. Całego świata. Ja już nie znam miejsc, w którym. Ach, Polska, przepraszam. Jeszcze Polskę nie ruszyliśmy, czyli znamy. Ale mówię tutaj, nie znam miejsc, w którym by Skyway gdzieś tam nie zawitał, nie było jakiegoś odgłosu. W Polsce jeszcze nie jestem nadruszony na jakby poziomie rządowym, ale też nad tym pracujemy. Też nad tym pracujemy. Troszkę mam tutaj jakieś wejścia. Jeżeli wy macie jakieś kontakty, przez które gdzieś można się skontaktować albo z rządem, z Ministerstwem Transportu, tak bliżej, nie tylko pisząc oficjalny jakiś tam list z propozycją lub przygotować jakąś audycję w radiu, czy też nagranie w telewizji, jakiejkolwiek, która, no, nawet w uwadze, tak? O takich głupotach w tych programach nieraz informują, czy z jakichś tam, no, programy, czy Super Express, no, jest tych sporo takich newsowych nowości, ale to, myślę, Skype zrobiłby albo Galileo, super, by było tam się pokazać. Okej, pytanie. Czy organizujesz grupę na wyjazd? No tutaj Adrian. Tak, Eko Festival będzie trwał 2 dni. Pierwszy dzień festiwal, a drugi konferencja, dokładnie. Adrian Jędrzejczyk organizuje, tutaj zbiera kandydatów i w zależności ilu będzie, to przygotujemy autocha czy cokolwiek. Tylko pamiętajcie, że jadąc autokarem potrzebujecie wizę. Wtedy możecie być skokogodno, natomiast jeżeli lecicie samolotem, to tych wiz nie potrzebujecie do 5 dni, tak? Koszt, no, autokarem. Tutaj wiza, jeżeli jest wcześniej wyrabiana, kosztuje jakieś 340 zł. Jeżeli na ostatnią chwilę, to zapłacicie nawet ponad 500, więc to też jest ważny czas. Na ostatnią chwilę, czyli tydzień przed, jeżeli robicie 2 tygodnie i nawet z dłuższym zapasem, to jest w trybie normalnym załatwiane i w granicach 300 zł. Zapłacicie za wizę, to z tym trzeba się liczyć, plus jakiś koszt, myślę, że niewielki, bo paliwo na Białorusi jest tanie i plus te inne koszty. Natomiast samolot będzie Was kosztował, zamawiając teraz, myślę, że 400 zł, 400 zł w obie strony. Także ja bym brał samolot, rezerwował teraz rewelacyjnie. Słuchajcie, lecieliśmy w jedną stronę lotem godzina 10 minut z powrotem, również nie lotem Belavia, linię Belavia. I co fajne, wylot mieliśmy 14:05, a przylot 14:15 do Polski. Dlaczego? Pewnie się domyślacie, różnica godzinna czasu. Więc godziny 10 minut lot spowodował z tym przesunięciem, że wylądowaliśmy praktycznie o tej samej porze w Polsce. Także lecąc, nie straciliśmy czasu. To tak, na koniec fajnie to wyglądało na bilecie. Także tak. Takie są zestawy, jest ich sporo, za gotówkę, na raty, jak to chce, jak to woli, kogo na co stać, niech bierze tutaj za gotówkę również, całe pakiety. No i tak, to wszystko. Zobaczę, jakie pytania. Czyli Ecofestival będzie trwał 2 dni. Ok, tak, odpowiedziałem. Mówili coś bliżej o kryptowalucie lub pytaliście. Nie, właśnie nie zdążyliśmy spytać o kryptowalucie. Ale tak.
są to osoby bardzo świadome, będą ją wprowadzały, ponieważ jest to też w trendzie i warto wykorzystać rynek. Słuchajcie, chcecie specjalnie, mogę się dowiedzieć, mam kontakt z każdym dyrektorem, osobiste wizytówki, więc mogę nawet jutro do nich napisać. Zobaczymy, który pierwszy odpowie. Będę wiedział, to Wam powiem. Nie ma problemu. Kontakt mamy bezpośredni. Ok. Cóż tam, Damian Dobrowski. Mówili coś bliżej. Aha, to ty. Adam, mówiłeś o jakichś pakietach, które upoważniają do spotkania z Winickim. Czy to muszą być kupione na ratę, czy... Nie, słuchajcie, tu nie chodzi o pakiety, tu chodzi o obrót, tak? Wasz plus pierwsza linia. Później tam Wam wyślemy te kryteria opisane, ale na przykład za 10 tysięcy, czy 20, czy 30 tysięcy z pierwszą linią, tak? Tylko, że to musi być od 1 maja do 25 czerwca wykonane i wtedy mamy albo sfinansowany, albo dopłata, albo w 100% sfinansowany cały pobyt, łącznie z dojazdem, tak? Czy też z przylotem. Na przykład za 30 tysięcy jest sfinansowany cały przylot, cały pobyt, pierwszy, drugi dzień i spotkanie z całą dyrekcją na specjalnym takim wewnętrznym meetingu. No, więc im wyższy obrót pierwszej linii i wasz też się sumuje, czyli wy też powinniście mieć chociaż minimalną aktywność w ramach tego okresu, czyli można sobie wziąć dodatkowo jakiś pakiet, tak? Jakiś mniejszy, większy, nawet ratalny, żebyście byli w tym czasie od 1 maja do 25 czerwca aktywni, wtedy kwalifikujecie się właśnie na te nagrody, czy też finansowanie na Ekotechnoparku 1 lipca. Jutro mają wejść, słuchajcie, jeszcze nowe pakiety. Powinny wejść, tak? Nigdy na 100% nie można być pewny co do tych dni. Nieraz jakiś poślizg i tego nie będzie, ale wejdą nowe pakiety specjalne, właśnie o których zobaczymy. No i tak. Tu jeszcze. Okej. Widzę, nie ma pytań. Tak, do 25 czerwca. Także słuchajcie, no. Tutaj jeszcze zdjęcia. Kto nie widział, to jest pan Michał Kiriczenko. Ale myślę, kto jest parę dni, każdy widział z nim jakiś materiał. Jest to główny nasz jakby dziennikarz, osoba, która relacjonuje wszystkie spotkania, osoba odpowiedzialna za cały PR, osoba, która ma córkę w Polsce, studiuje w Polsce, także zna bardzo dobrze język, znaczy rozumie język polski bardzo dobrze. Z mową troszkę gorzej, ale daje radę. Obiecał, że kolejny raz, jak się spotkamy, będzie mówił dużo lepiej. Oczywiście perfekt mówi po angielsku, no i w swoim ojczystym języku jak najbardziej tak. Tutaj właśnie z poprzedniego spotkania to, co udało mi się sfotografować, to ten wpis duży, jak widzicie, zajął całą kartkę. Pozdrowienia z Polski od Andrzeja Pluty, 14 lutego 2017. No i to, co wtedy jeszcze zaśnieżony park udało się tylko gdzieś przy bramie wjazdowej sfotografować, no to jest. Teraz na pewno wygląda to znacznie, znacznie lepiej. No i tu pokój pana Junickiego.
No i to wszystko, słuchajcie, to miło Was tutaj spotkać, 40 osób. Starajcie się, zapraszajcie, bo każde spotkanie, czy to techniczne, czy taka luźna rozmowa, coś daje. I im więcej będziecie się angażować, tym większe będą Wasze efekty. A jak wiecie, plan marketingowy jest super, świetny, płaci bardzo dobrze i trzeba to wykorzystać. My wykorzystaliśmy 1,5 roku temu. Dzięki temu cały czas z tego korzystamy i cały czas otrzymujemy prowizję ze struktury, która wcześniej została przygotowana, a teraz ją wystarczy tylko pielęgnować, żeby kolejne osoby uwierzyły, wierzyły, dołączały i promowały coraz mocniej, bo jest tak cenny temat. Dlatego im ktoś głębiej będzie, słuchajcie, po co ludzi się zaprasza na te festiwale, na te eventy, na spotkania indywidualne, które powinien się maksymalnie wykorzystać. Ja od wielu lat, słuchajcie, nie wiem, czy znacie, na koniec Wam powiem, taką firmę telekomunikacyjną, która przyszła z Ameryki, nazywała się ACN. Byłem jednym z takich wprowadzających liderów tutaj ten biznes do Polski. 9 nas zaczęło promocję od liderów z Niemiec. I wtedy nas nauczyli, że kluczem do sukcesu, do wielkich struktur, do wielkich efektów jest przede wszystkim wykorzystywanie eventów, które się odbywały wtedy co kwartał, co 3 miesiące, albo w Kolonii, albo w Nicei, albo w Kopenhadze i w Polsce niestety nie było. Więc troszkę trzeba było się najeździć. Tam bilet kosztował, sam bilet z hotelem 1000 zł plus dojazd. Więc trzeba było 1,5, nawet 2000 liczyć. Ale my zabieraliśmy, ja w tamtym czasie zabierałem jeden, nawet do trzech w porywach autokary. Trzy autokary zabrałem do Kolonii, do Köln Arena. I to był mój rekord. Jeden autokar zabrałem do Kopenhagi, do Danii. Także to się przełożyło później na efekt, że każdy z tego autokaru, te 40 czy 80 osób z kilkukrotnie większą siłą raził kolejnych znajomych, kolejnych partnerów swoim wielkim entuzjazmem, który się rozlewał po całej Polsce i nie tylko, powodując masowe rejestracje, masową akcję i to jest już po waszej pracy. Praca wasza, jeżeli chcecie promować Skyway, cokolwiek w życiu, trwa od eventu do eventu. Do eventu ciśniemy, robimy wszystko, żeby jak najwięcej osób tam pojechało, zrobiło sobie wycieczkę, nawet osoby z mniejszą wiarą, jedźcie sobie, weźcie żonę, zobaczcie, kupcie sobie te śmiesznie tanie bilety. Naprawdę śmiesznie tanie. Podróż jest też banalnie tania. Nawet nie jadąc specjalnie w tym kierunku, to można jechać na wycieczkę. Przy okazji zobaczyć coś wielkiego. I to spowoduje, że tych ludzi będziecie mieli tak podekscytowanych, tak zainteresowanych, tak napompowanych adrenaliną, że będziecie mieli sami rozbudowany biznes. Ale jak my tylko będziemy jeździć, my już znamy to, my to wierzymy, zainwestowaliśmy, promujemy dalej, no to wasz biznes będzie kulał w dalszym ciągu, bo nie wszystko przez internet się przekaże. Nie przekażecie emocji. Trzeba na żywo zobaczyć i poczuć. Ile najlepiej mieć akcji, żeby mieć potem dobre zyski z dywidend? No, na pewno kilka milionów trzeba mieć. 1 milion to prawdopodobnie może być około 50 tysięcy dolarów rocznie. Jak komuś starczy, to może mieć milion. Jak ktoś chce, nie wiem, 2 miliony
w międzyczasie, w ciągu roku, dwóch sprzedać, bo coś chce kupić albo coś spłacić, to powinien mieć jeszcze ze 2-3 miliony, żeby mieć na te dywidendy po latach. Więc moim zdaniem takich 4-5 milionów akcji każdy poważnie myślący człowiek powinien mieć. Ktoś, kto chce iść na wielką skalę, powinien mieć 10 i więcej milionów, żeby, bo taka szansa się nigdy w życiu nie powtórzy. I tak jak kolega ostatnio jeden gdzieś tam na jakim portalu napisał, możecie wchodzić albo spotykać ludzi, którzy inwestują w różne bardzo ryzykowne programy, tak zwane hype, wysokiego ryzyka. Programy, które dzisiaj są, jutro nie ma, znikają jak, no, jak poranna rosa. Nawet zarabiając 50% miesięcznie, za chwilkę ten biznes się skończy. Natomiast czy nie warto zainwestować te same pieniądze, czy jakieś pieniądze, i otrzymać za rok, a nawet dwa, 10 tysięcy procent. 10 tysięcy procent to jest wielokrotnie więcej niż przez 2 lata zarobicie na programach, które i tak do tych 2 lat nigdy nie doczekają. Nigdy. 50% miesięcznie to mamy 600, rocznie 1200 przez 2 lata, a może przez 5 lat przy procencie składanym tamte 10 tysięcy procent by urosło. Ale nigdy nie doczeka nawet 2 lat taki program, a nasz Skyway spokojnie możecie spać i akcje i dywidendy będą rosły z roku na rok, z miesiąca na miesiąc i tylko patrzeć, kiedy będą warte 10 dolarów, a wy spojrzycie w swoje certyfikaty i przypomnijcie sobie, że kiedyś kupiliście 5 milionów akcji, a dzisiaj są warte 10 dolarów. I tego Wam życzę na koniec. Wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia i sukcesów w Waszej pracy. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.